Zaglądając do słownika języka polskiego, dowiemy się, że garowanie nie jedno ma imię. Dla żeglarzy, czy to amatorów, czy profesjonalistów, będzie ustawianiem rei w kierunku wiatru. No, w tej dziedzinie za bardzo Państwu nie pomożemy, ponieważ nigdy nie żeglowaliśmy, a nasza wiedza żeglarska kończy się na tym, że bóg to się nie refuje. Refuj bóg Spokojnie, moje dziecko, spokojnie. A w ogóle to bóg sprytu to się nie refuje. Jeżeli zejdziemy troszeczkę na podwórko, do takiego bardziej żargonowego określenia. To garowanie oznacza odbywanie kary więzienia. No i tutaj w tym temacie też nie jesteśmy biegli, wiemy tylko, że najlepiej w zakładzie karnym już od samego pierwszego dnia zostać gitem. A gdy klawisz zapyta, gdzie chcemy odbywać karę więzienia, czyli garować, to należy robić to z grypsującymi. Jak się klawisz będzie ciebie pytał, to mu powiedz, że chcesz do grypsujących. Czym jeszcze jest garowanie? Na pierwszym miejscu w definicji tego słowa, w słowniku języka polskiego, znajduje się. Fermentacja i rozrost pieczywa. Jak należy to robić? No, każdy domowy pizzerman powie bez problemu. No, należy wyrobić ciasto, odstawić je, przykryć e, ściereczką czystą i odstawić pod kaloryfer. Tam ono się rozrośnie. Tylko pytanie: Co zrobić w sytuacji, w której pojawi się ta taka skorupka na tym cieście? Na to pytanie postaram się. Odpowiedzieć. Czym różni się fermentacja wstępna od garowania końcowego? Fermentacja wstępna jest momentem po wyrobieniu pieczywa, kiedy pieczywo odpoczywa, nabiera swoich walorów. Jest to moment, w którym znajdujące się w cieście drożdże lub oraz bakterie kwasu mlekowego przerabiają cukry znajdujące się w tym cieście na i tutaj zależy dwutlenek węgla alkohol, kwas mlekowy, czy mnóstwo, mnóstwo innych produktów przemiany materii. Zanim poznaliśmy bogaty świat drobnoustrojów, bytujące naturalnie na mące mikroorganizmy, wytwarzały ten proces samoczynnie. Aktualnie, dzięki postępowi nauk biotechnologicznych, jesteśmy w stanie wykorzystać kultury starterowe, jesteśmy w stanie prowadzić proces fermentacji o wiele bardziej kontrolowanie niż do tej pory. Etap garowania pieczywa natomiast jest etapem, który następuje bezpośrednio przed wypiekiem, w którym to nasze produkty już wyformowane z ciasta oczekują na wypiek. W tym momencie następuje ostatnia fermentacja oraz utworzenie z siatki glutenowej charakterystycznego dla danego gatunku pieczywa minkiszu. A Dlaczego garowanie jest to tak ważne? Ponieważ to właśnie garowanie odpowiada za wiele cech. Produktu końcowego. Po pierwsze, struktura tego pieczywa. Miękisz, tworzony z siatki glutenowej, tworzony jest właśnie w etapie garowania. W czasie fermentacji wstępnej, ciasto jest najczęściej wielokrotnie przebijane. To znaczy, że podczas mieszania usuwany jest nadmiar dwutlenku węgla z ciasta. Gdy już są te kęsy wyformowane, ciasto rozrasta się i już nic się z nim nie dzieje. Ono potem wjeżdża do, bezpośrednio do pieca, gdzie jest wypiekane. Drugim powodem. Jest smak oraz zapach pieczywa. Podczas fermentacji końcowej, podczas tego naszego garowania, wytwarzany jest wciąż wiele produktów przemiany materii, czy to drożdży, czy bakterii. One wpływają na smak oraz aromat końcowych produktów. Ostatnim etapem, dla którego garowanie jest istotnym procesem, a może nawet najba najistotniejszym procesem w czasie produkcji pieczywa, jest jego trwałość. W przypadku pieczywa zakwaszanego, Czyli wytwarzanego za pomocą bakterii kwasu mlekowego. Ten kwas mlekowy pozostający w pieczywie sprawia, że potem takie pieczywo może dłużej poleżeć, jest mniej podatne, chociażby na pleśnie. Jak więc należy prowadzić takie garowanie? No to zależy od wielu czynników. Od mąki, z jakiej wykonujemy ciasto. Inaczej będziemy garować pieczywo z mąki z pełnego przemiału, a inaczej pieczywo z mąki rafinowanej. Inaczej pieczywo żytnie, inaczej pieczywo pszenne czy pieczywo mieszane. Istotny też będzie dodatek wody w cieście oraz to, jakie to pieczywo chcemy uzyskać. Inaczej będziemy fermentowali i potem garowali ciabatę, a inaczej bułkę grahamkę. Istnieje kilka ogólnych wytycznych, którymi należy się kierować podczas projektowania procesu fermentacji końcowej czyli garowania. Jeżeli chodzi o czas garowania, należy go brać, dobrać go tak aby pieczywo mogło wyrosnąć całkowicie, żeby uzyskało swoją pełnię zarówno struktury, jak i smaku oraz aromatu. Należy jednak mieć na uwadze ryzyko przefermentowania, czyli sytuacji, w której pieczywo będzie sprzekwaszone lub tak napompowane, że struktura siatki glutenowej zostanie osłabiona. Czas garowania trwa zazwyczaj od 20 minut do kilku godzin, w zależności od tego, jakie pieczywo chcemy uzyskać, jakie mają być jego końcowe właściwości oraz od użytych surowców. Pieczywo z mąk pszennych, co do zasady, garuje się krócej niż to wykonywane z mąk żytnich. Podobnie jest, jeżeli chodzi o mąki rafinowane i mąki z pełnego przemiału. Dla czasu garowania istotna jest również forma pieczywa. Bułki zazwyczaj garowane są krócej niż pieczywo w bochenkach. Nawet jeżeli chodzi o bułki, czasami czas garowania trwa kilkanaście minut. Kolejnym ważnym aspektem technologicznym podczas projektowania procesu garowania, jest jego temperatura. Tutaj istotne jest dla nas, aby drobnoustroje, które fermentują nasze ciasto, tutaj odpowiadają za jego końcowy wygląd, końcowe właściwości, żeby miały optymalne warunki do życia. Takim przedziałem temperatur odpowiednim dla prowadzenia garowania jest od 25 do 30 stopni. Zazwyczaj Choć możemy również prowadzić garowanie w niższych temperaturach, na przykład w zakresie 15-20 stopni. Wtedy fermentacja zachodzi wolniej, dzięki czemu jesteśmy w stanie wydobyć głębszy smak i aromat z produkowanego pieczywa. W drugą stronę z kolei mamy temperatury wyższe, które sprawiają, że fermentacja zachodzi szybko, ten rozrost jest szybki, może w takiej temperaturze dojść. Do osłabienia struktury pieczywa. Wyższe temperatury również stosowane są w przypadku garowania w wypieku odroczonym. Bardzo ważnym aspektem jest również wilgotność względna powietrza w komorze garowniczej. Powinna ona się wahać od 75 do 85% wilgotności względnej. Zbyt niska wilgotność powoduje powstanie na powierzchni pieczywa skorupki, która będzie uniemożliwiała. Pełny rozrost pieczywa będzie go ograniczać. Zbyt wysoka wilgotność w komorze garowniczej w czasie procesu garowania również będzie wpływać negatywnie na nasze pieczywo. Będzie powodowało rozmiękczenie ciasta na jego powierzchni oraz będzie znów utrudniało pełny rozrost tego ciasta, a co najgorsze, będzie wpływało na sam wypiek. Gdzie prowadzone jest garowanie? Garowanie prowadzone jest w komorach garowniczych. Które mają różne kształty i rodzaje. Od małych, mobilnych szaf, czy szafek, w których następuje garowanie, po olbrzymie, wielkopowierzchniowe komory typu walk -in. Co ważne dla takiej komory garowniczej, czy pomieszczenia garowniczego, istotne jest odpowiednie odizolowanie go od świata zewnętrznego. Pozwoli to ograniczyć straty energetyczne na prowadzeniu procesu. Obowiązkowym, ale tutaj już naprawdę obowiązkowym elementem. Jest system kontroli temperatury oraz wilgotności powietrza. Skoro już wiemy, że utrzymanie odpowiednich warunków środowiskowych jest tak istotne w trakcie prowadzenia procesu garowania, to w jaki sposób możemy ten problem ograniczyć? Popularnym rozwiązaniem tego problemu są elektryczne nawilżacze parowe, takie jak na przykład Dewatek serii LMC albo RTH. Te pierwsze serii ELMC należą do nawilżaczy typu elektrodowego. Natomiast nawilżacze serii RTH są nawilżaczami typu rezystancyjnego. Obydwa te rozwiązania zapewniają stabilne warunki środowiskowe. Typoszereg zarówno jednych jak i drugich urządzeń rozpoczyna się od generowania 3 do nawet 100 kg pary na godzinę. Dzięki temu nawilżacze firmy Dewatek Mogą zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza, zarówno w małych urządzeniach garowniczych, jak i w wielkich komorach typu walk -in. Rozwiązania te mogą być łatwo dostosowane do zarówno nowych, jak i już istniejących pomieszczeń czy urządzeń garowniczych. Nawilżacze powietrza Dewatek możemy zastosować do garowni posiadających już mechaniczny układ klimatyzacji, wtedy para dozowana jest bezpośrednio do takiego kanału wentylacyjnego przy pomocy lancy parowej, a jeżeli garownia nie posiada systemu własnej mechanicznej wentylacji, wtedy bez problemu możemy zastosować odpowiedni układ nawiewny. Podsumowując, Proces garowania jest jednym z najważniejszych etapów produkcji pieczywa, o który musimy zadbać szczególnie. Jeżeli Państwo macie problem z garowaniem, z wypiekiem pieczywa, jeżeli może coś się nie udaje, napiszcie do nas, postaramy się wspólnie rozwiązać Państwa problem. Ja nazywam się Michał Wolski i bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Do widzenia.